Servus, tu Arek Tela z Pondiałek. Zaczynamy nowy tydzień, nowa dawka rozjebu mózgu i systemu wartości również. Słuchajcie, każdy powinien mieć swój cel i miejsce, do którego zmierza. Tak jak w głupiej nawigacji włączasz na tą tomę, z punktu A do B się przemieszczasz, wiesz dokąd jedziesz, tak? Wczytujesz sobie swoje miejsce, do którego chcesz dotrzeć i on cię tam prowadzi, tak? I on już sobie wyszukuje, jaką trasę ci da i tak dalej, w zależności jaką trasą chcesz sobie pojechać, szybką, gdzieś przez autostradę, czy przez zadubia i tak dalej. Tak samo jest w życiu, które można w sumie łatwo porównać do takiego morza, po którym sobie niby pływamy, niby dryfujemy, płyniemy gdzieś. I tu się zaczyna cała zabawa, bo choćbyś miał nie wiadomo jak zajebistą łódź, nie wiadomo jakie wyposażenie na niej, jeżeli nie będziesz znał swojego punktu docelowego, do którego zmierzasz, swojego portu, to na nic nie to wszystko, że masz taką łódź, że masz to czy tamto, to wszystko znika. Jeżeli nie masz jasno określonego celu i poszczególnych punktów zaczepienia, albo stracisz tą trasę z oczu, albo zginiesz, albo się rozjebiesz gdzieś na skalę. Jest kilka opcji, ale bez jasno określonego celu docelowego będziesz dryfował, tak? Dlatego każdy powinien mieć swój punkt zaczepienia, miejsce docelowe, do którego chce dotrzeć. Przede wszystkim musi wiedzieć, gdzie chce dotrzeć. Bo jeżeli nie chcesz dotrzeć, to zgiń na tej swojej szalupie, na tej swojej tratwie, dryfuj i zrób miejsce ludziom, którzy mają ten cel określony jasno. Przynajmniej nie będziesz zawadzał. Po co ktoś się ma rozbijać o ciebie? Po co masz być mu głodą na drodze? To też nie jest opcja. Także pamiętajcie o tym, żeby wiedzieć, dokąd zmierzać. I z punktu A do B trzeba też znaleźć sobie punkty zaczepienia i punkty pomocnicze, które nam pomogą w tym, aby dotrzeć do naszego celu, tak? Pamiętajcie o tym, najlepiej zrobić sobie coś takiego jak mapę celów. Rozpisać sobie, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, narysować linię, wykreskować ją. Pamiętajcie, jak się robiło kiedyś oś czasu. Rysowało się zajebiście długą linię, jeszcze w podstawówce. Strzałeczka na końcu, punkciki na niej i była skala. I na takiej skali możesz sobie równie dobrze rozpisać tam, gdzie jesteś i tam, dokąd zmierzasz. Wypunktować, co ci jest potrzebne. Również ramy czasowe. To też jest ważne. Bądźmy realistami, nie osiągniesz tak rzeczy, bo sobie upierdoliłeś. Także to wszystko składa się na ten nasz punkt, w którym chcemy skończyć. Plan. Bez planu, bez tej mapy nie dotrzesz nigdzie, pamiętaj o tym. Także dziś jest poniedziałek. Zacznijcie z kopyta, z nowego tygodnia. I ogarnijcie to swoją mapę życia, bo inaczej was nie widzę. Trzymajcie się, do usłyszenia, hej.
zajebistego tygodnia. Pamiętajcie, napierdalać. Nie tylko robić. Od niechcenia na 30%. Trzeba napierdalać, pamiętajcie o tym. A jaka satysfakcja jest? To jest właśnie druga strona medalu. Jeżeli coś osiągamy, gdzieś docieramy, ta satysfakcja jest jednak dużo, dużo większa niż jakimiś krętymi drogami osiągnięty tam jakiś cel przez kogoś, dzięki komuś. Nie mówię, że masz być Syzyfem, który napierdala kamień do końca życia, ale satysfakcja z własnej włożonej pracy jest najlepszym oddaniem tego, co zrobiłeś i dałeś od siebie. Trzymajcie się. Adios, pozdrawiam. I do następnego. Do usłyszenia, hej.